Cześć, z tej strony Krystian z Rockstartu i dzisiaj powiem Ci o 5 błędach, które najprawdopodobniej popełniasz i przez które Twoje kampanie w social media nie sprzedają. Pierwszy błąd to to, że uważasz, że reklama na Facebooku jest prosta. Otóż nie jest. Tak naprawdę Facebook w tym momencie dysponuje bardzo dużą ilością możliwości promowania postów. I jeżeli promujesz swoje posty poprzez przycisk promuj post, to tak naprawdę tracisz swoje pieniądze, ponieważ nie widzisz w statystykach, na co je wydajesz. Jak sobie poradzić z tym problemem? Otóż zacznij od edukacji. W internecie znajdziesz bardzo dużo materiałów darmowych, dzięki którym dowiesz się, jakie możliwości daje Ci Power Editor czy Manager Reklam. A te narzędzia są tak naprawdę podstawowymi narzędziami do tego, żeby te promocje rozpocząć. Więc zacznij od tego, żeby czytać, albo w sumie nawet i oglądać na YouTube, bo materiałów jest dość sporo. Kolejny bardzo popularny błąd to to, że nie określasz celu kampanii przed jej rozpoczęciem. W momencie, kiedy nie znasz celu, nie wiesz, jakie narzędzia masz dobrać, żeby ten cel osiągnąć. Nie wiesz, czy chcesz tak naprawdę budować swoją społeczność, budować zasięgi, czy może generować leady, czyli zapytania ofertowe bezpośrednio z Facebooka. Kolejnym, trzecim już błędem jest to, że tworzysz kampanię i o nich zapominasz. Po prostu ich nie optymalizujesz. Często kończy się to tym, że przepłacasz za efekty, które osiągasz, pod warunkiem, że osiągasz jakieś efekty. Facebook bardzo z tego powodu się cieszy, ponieważ on regularnie obciąża Twoją kartę. Kolejny, czwarty już błąd jest również związany z czasem. Przed chwilą mówiłem o tym, że zapominasz o swoich kampaniach, a teraz chcę powiedzieć o drugiej skrajności, czyli za szybko próbujesz dokonać zmian. Pozwól, aby Facebook wyświetlił Twoje komunikaty odpowiednim osobom i żeby te osoby pomogły zareagować na tę kampanię, po to, abyś Ty zebrał statystyki i na podstawie tych statystyk dopiero dokonał zmian. Ostatni, piąty już błąd moim zdaniem jest najgorszy, dlatego że związany jest z tym, że nie uczysz się na własnych błędach. Nawet Einstein powiedział, że robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów jest szaleństwem. Tworzysz słabe reklamy, nie skupiasz się na statystykach, tworzysz złe grupy docelowe, a na samym końcu mówisz, że to Facebook nie działa i że to Facebook nie sprzedaje. Liczę na to, że wideo, które dla Ciebie nagrałem, będzie pomocne, a kampanie reklamowe na Facebooku będą przynosić zamierzone rezultaty. Nie zapomnij zostawić lajka i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!